Jak słuchać uważnie drugą osobę? Nasz umysł ma taką właściwość, że on tam często coś mieli. Coś tam w nas się dzieje, coś rezonuje. Ja słucham, ale to jest tak, że jednak słucham, więc świadomością przyjmuję czy patrzę. Natomiast bardziej chodzi w tej uważności o to, że nie ma takiego wewnętrznego dialogowania na zasadzie, co mam powiedzieć, jak odpowiedzieć, żeby dobrze wypaść, albo muszę coś zrobić, żeby mu pomóc. Bo to też jakby nie o to chodzi, bo gdzieś na końcu chodzi o moje ja. Bardzo dobrze Cię rozumiem z tym pytaniem i powiedziałbym, że jednak byłbym za tym, żeby to rozdzielić. Kontemplatywny styl życia i kontemplatywne w ogóle funkcjonowanie będzie prowadziło nas do tego, że jak słucham, to absolutnie słucham i dopiero odpowiedź wypływa w momencie, kiedy jest potrzebna, a nie w momencie, kiedy jeszcze ktoś mówi. Czyli akt pełny słuchania, uważności zakładałby, że nie powstają w Twojej głowie odpowiedzi, łagodnie je odsuwasz i nie przygotowujesz się już do startu, tylko słuchasz do końca. Czasem może się okazać, że w ogóle nie ma potrzeby powiedzieć tego, co gdzieś tam się magazynuje, nie? Czyli byłbym jednak za tym, że pełna uważność to jest taka uważność, w której nie masz jeszcze odpowiedzi. Ja tutaj odrobinkę pewnie inaczej. Bardziej to możemy inaczej. Dla mnie, pewnie, że tak. Dla mnie takim wyznacznikiem jest to, czy ja w tym byciu z drugą osobą gdzieś jednak na końcu nie mam siebie, że ja tak mądrze odpowiem albo ja chcę pomóc, ale gdzieś będę się teraz, nie wiem, bronić i gdzieś na końcu chodzi o mnie, a ja w tym momencie chcę, żeby nie chodziło o mnie. Mi się zdarza w czasie sesji, w czasie spotkań z osobami, które mam w gabinecie, zapisywać sobie. No ja tak mam, myślę, że inaczej funkcjonuje Marcin, inaczej ja funkcjonuję. On tak nie ma, ale no to nie musisz się kryć. Ja nie uważam, że ja mam lepiej albo gorzej. Ja mam inaczej. Mamy prawo mieć inaczej. Ja sobie zapisuję, podkreślam sobie zdania, zapisuję sobie słowa, które ta osoba mówi. Ja to robię w trakcie, ponieważ ja mam tak, że jak tego w trakcie nie zapiszę, to mi to umknie. Nie chodzi o to, że ja teraz mądrze odpowiem, tylko ja chcę do końca wysłuchać. Nie mam siebie na uwadze w tym momencie, tylko bardziej jestem w skupieniu na tej osobie, co nie znaczy, że mi tam coś w głowie nie przeleci w trakcie. Co może się okazać rzeczywiście na końcu tej rozmowy, że to już puszczam, tylko jakieś tam jedno słowo może będzie ważne. Siostra Miriam powiedziała kiedyś takie piękne zdanie, że Królestwo Niebieskie jest królestwem przezroczystości. Uzyskujemy siebie, nie będąc skupieni absolutnie w ogóle na sobie, także to bardzo piękne.